Siema, 7 odcinek. Ostatnio dosyć dużo się wydarzyło. Czyli co? Aha, dobra. Ja ogólnie wiem, o co chodzi. Działa to w ten sposób, że wraz z rozwojem fabuły będziemy mogli tutaj wchodzić do jakichś komnat w tej jaskini, w której aktualnie jesteśmy, gdzie był Hajdan i my teraz jesteśmy jako Desmond Miles, gdzie wyszliśmy z Animusa. No i szczerze, możemy robić tak, że jak zrobimy jakiś postęp fabularny, to możemy iść, pogadać, będziemy mieli jakiś dialog o tych prekursorach i tak dalej, a możemy po prostu zrobić tak, jak ja zawsze to robiłem, czyli mieć to w dupie, a dopiero kiedy będziemy potrzebować tego fabularnie, to zrobimy i poznamy całą historię jakby na raz, a nie będziemy po prostu dawkowani cyklicznie. Rozumiecie, o co mi chodzi? No, także w dupie z tym lecimy. Dziecko rosło wewnątrz mnie. Moi ziomkowie pokochali go jak swojego. Ziomkowie. Nakdzi ohondo yoha wihtun yatehaganrakwe. Zinuero jokwa templar alguego tadin. Czyli ona doskonale sobie zdawała sprawę, że to są templariusze. Dikatke sun arian a higun sagandanu agat kahto zine sagaraskanex. No właśnie, i z tego wszystkiego zrodziło się dziecko. Tak jak był Hajdan, to właśnie Hajdan no ma syna. I tak jak właśnie mówiła ta, jak ona się tam nazywała, nie wiem, ta cała z Mohawków. Zrodziło się z tego wszystkiego dziecko i teraz będziemy właśnie tą postacią sterować już Hajdanem, nie będziemy... Connorem. Jakiś tam... Ratonhnhaké:ton. Młody Mohawk z plemienia Indian. I właśnie przez następną część gry będziemy właśnie sterować tą postacią. Uważam, że taki jakby motyw z tym Hajdanem i tak dalej, bo to po prostu bardzo dobre wprowadzenie do całości fabuły. Mogliśmy jakby lepiej sobie zwizualizować, jak wyglądały tak samo początki zakładania kolonii w Ameryce. I tak właściwie jak tak samo się przeplatają wydarzenia historyczne z wydarzeniami po prostu asasynowymi, że tak powiem. To moim zdaniem dla całokształtu fabuły po prostu jest to ważne. I my teraz właśnie będziemy tym Connorem sterować. Wielkie, wielkie. A wilki wielkie jak niedźwiedzie, a jostrzem. Generalnie fajnie by było, jakby kiedykolwiek Assassin's Creed 1 się doczekał remastera. Uważam, do 2007 rok. Losuj. Aha, te patyczki, tak? Który będzie dłuższy. I co, najkrótszy przegrywa, tak? Aha, wchowanego bawią się, czaję. Nie, bo tak generalnie... W 2007 roku powstał Assassin's Creed 1 i tak właściwie na tamte czasy ta gra to było wow po prostu. No i szczerze, nie widać jakiegoś takiego, nie wiem, zacofania moim zdaniem technologicznego i w ogóle dla mnie sam zabieg, dlaczego Assassin's Creed 3 z 2012 roku został remasterowany na rok 2020, kurwa, 8 lat. Są gry, które, nie wiem, nie doczekały się remastera od 20 lat. No to jest, znajdź wszystkie dzieci w zadanym czasie, dobra. No to jest jak dla mnie taki fenomen. Dobra, wzrok orła. Zastanawiam się, dlaczego Hajdan, który asasynem nie jest, miał wzrok orła jak asasyn. Mimo że asasynem nie jest, to jest... Ale jest przodkiem Desmonda Milesa, który mógł po prostu wsiąść w Animusa i sterować poczynaniami fabularnymi tegoże ojca Connora, który zresztą jest Templariuszem. I właśnie tak samo powiem wam, że jest to ostatnia z części, gdzie będziemy Desmondem sterować. Interakcja. Dzieci szukamy. Ej, bo ja nie zdążę. Nie myląc się ani razu? Czyli co, ja się pomyliłem już? Chuj w to. Właściwie. Wiesz, ale tu nie ma żadnej podświaty. Interakcja, dobra, jest interakcja. Znalazłem. Dobra, szukamy następnych. Czyli po prostu działa to w taki sposób trackingu. Znajdujemy jakieś poszlaki i względem poszlak znajdujemy dalej tych dzieciączki. Jest tu niedźwiedź, co? Ja widzę sarenki jedynie. Tak właściwie. To też w krzakach będzie, czy gdzieś tam w innym miejscu? A, tu jest. Patykiem możemy go wybawić. A, dwóch tu było kasztanów. Dobra, znajdujemy ostatniego. Mamy minutę 20, żeby zdobyć cel dodatkowy. Wyjebane w to, tak właściwie. Nie mamy z tego żadnych profitów, nagród. To jest po prostu takie, no, sam przed sobą możesz sobie... Nie wymówię imienia tego Indiana, w sensie takiego indyjskiego, tak. Nie ma opcji. Aha, po prostu możemy badać, ale to niekoniecznie w tym snupku siana, czy tam trawy, liści, czy jak to się tam nazywa, tenże Indianin musi być. Dobra, tutaj widziałem, że była też opcja zbadania, aha, tego sypu. Tak? Na drzewie, czy coś takiego. O tu. Czekajcie. A tu jest kasztan. 15 sekund nam zostało. 16 sekund nam zostało dokładnie. No dobra, wróć pod drzewo. Czemu mam w ogóle tam wracać? Nie bardzo rozumiem. Zagrajmy jeszcze raz. Nie. Dajmy sobie spokój. Co teraz my się będziemy chować? Ciekawe, ogólnie jak fachowo nazywa się ten język tych Indianów. Indian. A i rzeczywiście, mamy sobie znaleźć kryjówkę. Ile mamy czasu? Mamy 16, 18, 19, 20, 21, 22. On chyba do 50 liczy, tak mi się wydaje, patrząc na ten wskaźnik. Znajdźmy sobie jakąś dobrą kryjówkę, a nie jakieś gówno. Weźmy tą najdalej oddaloną. O, może być tutaj w tym, w liściach na przykład. Uważam. Ja to lubię chowanego się bawić. Co jest? Co jest? William Johnson. Nie strzelaj do nas. Charles Lee. Czy on w ogóle sobie zdaje sprawę, kim to dziecko właściwie jest? Czy czyim właściwie? You look familiar. Where have I seen you before? Raczej niemożliwe, że go widział. That wasn't very nice. Opluł go. Thomas, ten kurwa debil. We have questions for your elders. Only tell us where your village is, boy, and you can go. Best do as he asks, child. W ogóle ten William Johnson cały czas chodzi w tym outficie brytyjskiego żołnierza. Znaczy żołnierza, no Brytyjczyka po prostu. The sad little flame of your life extinguished. You are a nothing, a speck of dust. You and all your ilk. Living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. The wiser among you recognize the shape of the future. They throw themselves at our feet and beg mercy. Nie zgadza się z tym. Moim zdaniem człowiek niezależnie odnośnie tego, czy żyje w taki bądź inny sposób, to jest jednak człowiekiem. Too ignorant to know your folly. But I am not unkind. I jak najbardziej się nie zgodzę z tym wszystkim. Charles Lee. I to jest też ważny moment po prostu fabularny, żebym mógł cię odszukać. I tak w rzeczywistości będzie po prostu. Ale faktem okazał łaskę, tak samo jak robił to Hajdan względem Bradoka. Tylko stracił przytomność. I wiecie co? Jeszcze można zrozumieć to, bo to jest po prostu gra, tutaj przypadają się jakieś takie rzeczy po prostu historyczne. Ale pomyślcie o tym, że takie sytuacje mają rację bytu tak samo w normalnym świecie. W Australii tak samo są aborygeni, którzy po prostu zostali zepchnięci do rezerwatów. I kurwa, kto myśli tutaj o jakichkolwiek prawach człowieka i tak dalej? No właśnie przy kolonizacji, no... Wszelakie plemienia... Plemiona, no... No nie zostały potraktowane humanitarnie. I to, co właśnie teraz widzimy, to spalona wioska, no to takie rzeczy po prostu objawiają się naturalnie. Znaczy objawiały. Co jest? Czemu wy nie uciekacie? A właśnie. Właśnie, co z nią? Musimy się tak przycisnąć? Nie muszę tego przesuwać, przecież jestem karłem. Jestem dzieciakiem, który ma, nie wiem, 10 albo 11 lat. Mógłbym przecież równie dobrze przejść pod tym. Przecież nie musiałbym. Ale to jest bardzo ważny moment fabularny i moim zdaniem warto zapamiętać to, co dzieje się aktualnie teraz. O właśnie. No mogę przejść. Czy będę też musiał przesuwać? Nie wiem. Kawałek drewna, który jest o średnicy metrowej. Ej, ja mogę przecież przeskoczyć. Okej. I w jaki sposób miałem się teraz przedostać? Ej, poważnie. W jaki sposób miałem się tu przedostać? Jedyna opcja. Te drzwi są zablokowane. Znajdź inną... Aha, naokoło. Czy... nie. Ej. Ale prawda, to wszystko jest z drewna, więc... Właśnie, podejdźmy. Wszystko będzie dobrze. Klikamy! Czy to popularnie po prostu musi być w ten sposób, że nie damy rady po prostu podnieść tego kawałka drewna? Ratonhnhaké:ton. Ale wiedz, że... No tak, matka mu umarła, a ojciec jest templariuszem i jego człowiek właśnie przypierdolił mu w łeb i spalił mu całą wioskę i w sumie zabił matkę, tak. Tak wygląda fabuła. 9 lat później. To ile mógł mieć ten chłopak lat? Mi się wydawało, że miał z 11. Czyli teraz ma pewnie z 19. Tak. Szczerze, dobra, rozpocznij misję. Czy co, oni się gdzieś przenieśli do innego miejsca, odbudowali tamten obóz? Okej, możemy biegać po drzewach. Jako Connor będziemy takie rzeczy potrafili. Właśnie, bo nie powiedziałem, nasza postać nazywa się jakoś tam Ratonhnhaké:ton, a można po prostu powiedzieć Connor i takie imię raczej przez całą grę będziemy używać. Ej, powiem wam, że te drzewa są naprawdę w dobrej jakości zrobione. Naprawdę fajnie wyglądają. Nie byłem do czegoś takiego przyzwyczajony. Dobra. Mhm. Ale tu pięknie. Dwa tuziny ludzi, 24. Setka. Aha, chodzi tu o tych Brytyjczyków, kolonizatorów, tak? Czyli my go uczyliśmy wspinaczki, tak? Jak rozumiem. I mamy się udać do Orlego Gniazda. Spacja? Jak to się robi? Aha, shiftem. Shiftem. Dobra. Shiftem zmieniamy jakby. Okej. Tragedii z optymalizacją nie ma, uważam. Ale faktem tak, możemy mieć 60 klatek, zaraz mamy 25, także... To jest w ogóle... Nie! Co mówisz? Nie, tylko dokończę misję. Także to naprawdę nie powinno długo zająć. Ratuj. Ej, czekajcie, co się dzieje z nim? On się topi. Bo jest 20 minut i... Nie, ja już po prostu zakończę tylko tą misję, nie ma. 5 minut za mnie. No, spoko. No idzie. O, dzieci, grunt to jest, żeby się po prostu dogadywać, a nie ten... A nie kłócić, nie? Wiecie o co chodzi. Ty se tu asasina nagrasz, nie? Ktoś inny nie nagra tego asasina. Ha? Ona to ma lepiej. Tak, ty masz najlepiej. Ale sporo mi się udało nagrać dzisiaj. No, widzę. Kurwa, będziemy nagrywać na YouTube'a, pieniądze będą takie, normalnie, miliony, wiecie o co chodzi, dzieci. Tak, pióra będzie można zbierać jako Connor i szczerze to... Aha, na ziemi lub dotknąć wody. No tak, bo woda to nie ziemia. Odzyskaj orle pióra. Okej, a w jaki sposób ja mogę dostać się na to drzewo? O tak, mogę się dostać... No, ej, kurwa, jakieś... Ej, poważnie. Ej, ja chyba serio kiedyś miałem też problem z tym, jak się dostać na to drzewo. A, bo tu są te wypustki. Znaczy ogólnie sam taki motyw tych Indian, tych burdasów, no to tak nie podoba mi się, ale jakby też nasza postać będzie mogła się używać tomahawków, piórka można zbierać, widzicie? Okej, tak można wejść. I tak 30 metrów od nas. Tak? I jeszcze w górę, tak? Kurwa, jak ja mam się udać w górę? Orle pióra. Ej, serio, jak ja mam się udać w górę? Kurwa, nie umiem tego zrobić. Ej, poważnie nie umiem tego zrobić. Jak ja mam się tam udać? Ja pierdolę, kurwa mać, jak ja mam to zrobić? Przecież to... Czy może ja mam się wspinać nie po drzewach, tylko po skałkach? A może rzeczywiście tak powinno być? Ej, ty. Ja normalnie mogę... Nie wiem, po prostu w tej grze wszystko jest w tak dobrej rozdzielczości, że... Ja nie mam pojęcia. Tak, nie wiem, jak pamiętacie stare gry, to wyglądało to w ten sposób, że rzeczy, które były jakoś integralnie potrzebne, one były robione w lepszej rozdzielczości, co nie? A rzeczy, które po prostu były tłem, no to były w chujowej rozdzielczości. Po prostu to był taki zabieg, no, oszczędzania, wiecie, miejsca i tak dalej. No i też graficy nie musieli się narobić, co nie? Ale tutaj, jak nawet takie pierdoły czasem są po prostu w dobrej rozdzielczości, znaczy pierdoły. Ej, jakie mam tam wejść? Kurwa mać. No pierdołę, no może nie. No bo na przykład jak były takie książki i tak dalej, tam było coś z nich zapisane. Okej, a jeśli miałbym ustawioną jeszcze wyższą rozdzielczość i miałbym jeszcze lepszego kompa, to byłoby to dużo lepiej. Ale ogólnie widać też taki troszeczkę przeskok. Nie jest jakiś diametralny, na pewno od Assassina 1 do 2020 roku byłaby większy przeskok. O kurwa. Umarliśmy? Nie, do siana. Co jest? Ale ma grubą mordę. Nahoda, wakakni górni. Ja to wakakwenio agwego yongeni harange. Gon gader harde ziniora agwego seroroge. Dobra, mamy za nim iść. Mam nadzieję, że zaraz ta misja się zakończy i będziemy mogli, że tak powiem, w normalny sposób zapisać swoje postępy w grze. Ale właśnie, w każdym bądź razie będziemy teraz sterować tylko i wyłącznie Connorem, także... Można się do tego przyzwyczaić i szczerze dużo osób mogło pomyśleć, okej, po co był ten wątek z Hajdanem, czy nie był potrzebny? Szczerze uważam, że był. Okej, misja została teraz zakończona i ja dalej mógłbym rozpocząć następną? 0 funtów, no tak, no raczej jako dziku z lasu pieniędzy nie posiadamy. Dobra, ja na tym zakończę odcinek, 24 minuty 40 sekund, cześć.